Na pewno pojadę niedługo, żeby zobaczyć, jak moje koty się mają. Moja przyjaciółka tam mieszka z kotami, więc wrócę, może na jakieś zakupy szybkie. Masz 100 tysięcy do wydania, czy już wiesz na co? Jejku, to nie na zakupy, nie. No, chciała jakiś założyć butik albo zrobić coś z modą. To jest moja pasja i to było moje marzenie od zawsze, więc mam nadzieję, że teraz się spełni i bym chciała trochę tej właśnie nagrody przeznaczyć na to. Czyli własny rozwój, własny biznes. Tak, własny rozwój. Chciałabym stanąć na własne nogi i już nie być zależna od rodziców, tylko być samodzielna, bardziej stanowcza. Tak, to są te właśnie cele. Tutaj czy na Wyspach? Myślę, że na razie tutaj, a do Londynu na pewno będę tak przyjeżdżać co kilka miesięcy. Ale tutaj są, więcej moich znajomych jest, więc na razie spróbuję się odnaleźć tutaj, zobaczymy jak będzie. A Londyn może zawsze poczekać. A propos tego twojego butiku, który pewnie wkrótce powstanie, chyba możesz liczyć na pomoc jednej z twoich przyjaciółek, czyli Julii Kuczyńskiej Ma Fashion. Widzieliśmy wczoraj, że bardzo ci kibicowała. Skąd wy się znacie? Tak, ona jest bardzo kochana, bardzo się lubimy. Kiedy my się poznałyśmy? Kilka lat temu chyba, wydaje mi się. Byłyśmy w tamtym roku na festiwalu razem. Tak, więc trochę przeżyłyśmy. Mam nadzieję, że będzie mnie wspierać w moim butiku. Zobaczymy. Połączycie siły. Możliwe. Nie mam pojęcia. Ale myślę, że mamy na pewno inne style. Ona jest taka bardziej klasyczna, jestem taka trochę może bardziej alternatywna, więc, ale czemu nie? Myślę, że możemy kiedyś połączyć. Zobaczymy.